Yes, I'm date night ready. Are you date night ready? Krzyknęła cheers, bo widziała, że nagrywam i powiedziała mi, że się wstydzę, a ona nie wstydź się nagrywać. Chciałam wam nagrać bardzo szybki OOTD. Tą torebkę kupiłam w Half Price'ie i ona się nazywa French Connection czy coś takiego. Ten płaszcz jest Zary, te buty moje ulubione, takie jesienne, zimowe, one są, wow, one są z River Island. Ten top jest Shein, koleżanka mi go zamówiła, pasek Primark i jeansy są z Sinsea. I to jest mój outfit of the day. Jesteśmy w Primarku i szukamy tych rzeczy, których nie znalazłam wczoraj, czyli ocieplacze na nogi szare, jeansy i jeszcze coś innego, o czym zapomniałam. Znalazłam, mamy tak. Turban do włosów, nie wiem czy to jest dobry, ale szukaliśmy ich wczoraj i nie mogliśmy znaleźć, więc biorę jeden, bo nie wiem czy on jest dobry i znalazłam. Leg warmers i są szare, są perfekcyjne i są takie mięciusie, ja będę w nich chodziła non-stop. Pushin Boy się zawstydził i powiedział, że mi nie da buzi jak nagrywam. Ja bym to ubrała. To jest piękna sukienka. Strasznie chcę wejść do Tigera, dlatego że jest już kolekcja halloweenowa. Za każdym razem mam tak, że jak widzę coś halloweenowe, to ja po prostu chcę iść do środka. No i nie możemy, bo się spóźnimy. Jak byliśmy też w Primarku przed chwilą, to on mnie musiał dosłownie trzymać, żebym nie szła na sekcję halloweenową, żebym nic nie pokupywała, bo ja mam naprawdę wielki problem z tym, bo ja kocham wszystko halloweenowe i you had to hold me back, didn't you? From the Halloween section. Always. Jak do nas przyszła zabrać nasze zamówienie, to ona nam powiedziała, że mamy free refills Pepsi i on, jak to usłyszał, wypił całe 5 minut i teraz mi każe się zapytać o refill. Ja mu powiedziałam, że nie, bo ja nie jestem Big Bag, tylko ty i ty będziesz się pytał. 5 minut, rozumiecie to? 5 minut, nawet nie, chyba 2. To są sezamowe stripsy z kurczaka z glazurą whisky. Ja to zamawiam za każdym razem, jak jestem w TGI Fridays. Ten sos jest po prostu, to jest jeden z najsmaczniejszych sosów, które jadłam w całym moim życiu. I one są takie dobre za każdym razem. A Pushin Boy zamówił sobie żeberka z tą samą glazurą. Pushin Boyowi, że musimy się cieszyć tym ciepłem, które jest teraz, bo dzisiaj jest o 16 stopni, więc nawet w sumie nie wiem, że ubrałam płaszcz. Jest bardzo ciepło, jak na Irlandii to strasznie dziwnie. I właśnie mówię, że musimy się cieszyć tym ciepłem, dlatego że za niedługo będzie tak zimno, że nawet z domu nie będziemy mogli wyjść. W portalu teraz w Dublinie dodali dwa nowe miasta, Vilnius w Łotwie, Łotwa, chyba dobrze to mówię, i Lublin w Polsce. I z tego co wiem, to one były tutaj dłużej niż był ten Dublin i Nowy Jork, więc muszę zrobić z wami meet and greet przy portalu. Jestem w H&M-ie i znaleźć skinny jeans, myślę, że to będzie wielki problem, bo ich nie ma nigdzie. O nie! Tak wyglądają te jeansy, bardzo mi się podobają, ubrałam je jeszcze z tymi bodkami, ale problem jest taki, że jak się przechylę albo usiądę,
te majtki mi wychodzą. Więc to będzie bardzo niekomfortowe. Będę musiała uważać, albo po prostu muszę sobie kupić jakieś majtki z niskim stanem, żeby mi tak nie wychodziły. Ale są ładne. Nie byłam przekonana do koloru. Myślałam, że chcę jaśniejszy, ale ten jest bardzo ładny. Myślę, że są... Ja zawsze byłam zakochana w Kitten Heels. Myślę, że to są po prostu takie eleganckie buty. I no, oczywiście są bardziej komfortowe niż takie normalne obcasy, czy tam szpilki, ale... Problem jest taki, że nigdy nie mam mojego kurde rozmiaru i są takie piękne, ja bym w nich chodziła normalnie non-stop do każdego outfitu. Ja mam okropną obsesję z kupywaniem piżam, kocham piżamy i ostatnio sprzątałam u siebie szafę i wyrzuciłam wszystkie piżamy, które były na mnie albo za małe, albo nie będę chodziła, albo były gryziące, no ich już nie mam i mam teraz tak dużo miejsca na nowe piżamy i muszę się powstrzymywać, bo wiem, że ich nie potrzebuję, ale je chcę, bo są piękne i widziałam na TikToku w Primarku były takie teddy bear pyjamas i one były przesłodkie, ale nie mogłam ich znaleźć ani wczoraj, ani dzisiaj, ani w tamtym tygodniu, jak byłam w Sylwesterze. To jest najlepsza pora roku. Żeby zakończyć randkę, jesteśmy w Starbucksie i zamówiłam sobie nowość na menu jesiennym. Znaczy, myślę, że to nowość, bo nigdy tego nie widziałam. Pumpkin cream iced chai latte. To jest boskie. To są moje dwie ulubione jesienne rzeczy na całym świecie, czyli iced chai i dynia. To jest po prostu amazing. A Pushing Boyowi kazał mi mu nic nie kupować, bo on jest jeszcze młody, on powinien mi tylko kupować, ale kupiłam mu peach iced tea, jego ulubiona, on to zawsze pije jak jest w Starbucksie. Też pyszna. It's really good, do you want to try mine? No, I don't want to.